Kraków i Polska raduje się, że na nowo staje się miastem i państwem młodości. Cieszymy się, że Ojciec Święty Franciszek zapowiedział, że przyszły Dzień Światowy Młodzieży odbędzie się w Polsce, w Krakowie. Oczywiście cała Polska w tym będzie uczestniczyć, wszystkie diecezje i wszyscy ludzie. Młodzież na pewno jak zawsze niesie entuzjazm. A te dnie młodzieżowe zawsze się łączą z wielką postacią błogosławionego Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go uczcić w Polsce już na jego ziemi jako świętego. Ten Dzień Światowy Młodzieży będzie także wielkim dniem świętego Jana Pawła II. Dziękczynieniem za postać, za osobę, za jego miłość do młodych ludzi i za to wszystko, co zostawił. Wielkie dziedzictwo, którym żyjemy nadal, bo nadal inspiruje młodych ludzi i nie tylko młodych do życia uczciwego w bliskości Chrystusa, w bliskości Jego Matki, Najświętszej Marii Panny. Kraków się otwiera. Będzie się radował z przybycia młodzieży z całego świata. Już dziś zapraszamy. Młodzież polską i nie tylko, europejską i nie tylko, ze wszystkich kontynentów. Zrobimy wszystko, aby przyjąć was, drodzy młodzi, w sposób serdeczny, godny, a was prosimy, abyście wnieśli w naszą ojczyznę entuzjazm, dobrą nadzieję na przyszłość, bo nam też tego oparcia w was potrzeba.